Widzę, że teraz w takiej, może takiej współczesnej legendzie, czy bajkach, czy no tym, co można powiedzieć, bohaterach są tworzone tak silne kobiety, które jeszcze jakiś czas temu, 10, 20, 30 lat miały, to są cechy typowo męskie, tak, tylko o twarzy kobiet. Tak. I teraz jak taki chłopak mając taki wzór silnych kobiet, silnych bohaterek, i jak on ma się odnaleźć w swojej tożsamości? No, to jest właśnie zadanie ojców i jest ewidentne, tak jak mówię, no, wcześniej można było powiedzieć, że to jest jakaś, nie wiem, ideologia kościelna czy konserwatywna. Jeśli ktoś zna twórczość Filipa Zimbardo, to trudno go jakiekolwiek koneksje konserwatywne posądzać. I on napisał pracę po prostu naukową i stwierdza to z goryczą, że mężczyźni są w ogromnym kryzysie. Tak? Trzeba też pamiętać, że to, co obserwujemy, powiedzmy, w Stanach Zjednoczonych, to jest jednak, Stany Zjednoczone jednak cywilizacyjnie nas trochę wyprzedzają i różne rzeczy, które u nich się dzieją, za kilka lat przychodzą do nas, tak? I on mówi twardo, że mężczyźni są w kryzysie. Ale co to oznacza? Czy jesteśmy na przegranej pozycji? No nie, to znaczy pytanie, ja właśnie, jakie jest miejsce szkoły, ale przede wszystkim jaka jest rola ojca, tak? Bo głównym, pierwszym wzorem męskości dla chłopca jest ojciec. Jeżeli ojciec sam siebie odnajduje w swojej męskości, bo to nie jest dzisiaj naprawdę łatwe, jeżeli zgadzam, że mamy pewne pomieszanie, bo wzorce mamy takie, że prawda, ktoś mi powiadał, że jako przykład, tak, dział męski w Rossmanie jest coraz większy, tak? Kiedyś firma Avon nazywała się, miała slogan Company for Women, nie wiem, czy jeszcze ten slogan ma, ale ewidentnie produkuje kosmetyki dla kobiet i to coraz więcej, prawda? Więc są w internecie, była taka trochę też dyskusja wokół tego, bo pojawił się też oczywiście hejt, ale chłopak no, zupełnie na poważnie mówił o tym, taki dorastający, jak się umalować dyskretnie do szkoły, tak? To był taki, prawda, jaki makijaż. Więc no, ewidentnie mamy, ja nie twierdzę, to nie dochodzi, że nie twierdzę, że mężczyźni nie mają dobrze wyglądać, tak? Ale wydaje się, że raczej, no, jeżeli głównym problemem mężczyzny jest to, czy on jest wydepilowany i czy ma dobry makijaż, to chyba coś jest nie tak. Także zgadzam się z panem, no, my trzeba to po prostu przełamywać, na przykład jeżeli mówimy o bohaterach, dobrze, jakie lektury czytają nasze dzieci, tak? To jest pierwsze pytanie. Bo jeśli się czytają rzeczy klasyczne obok, bo nie to chodzi tylko, tak? Dobre lektury się nie skończyły na Sienkiewiczu, ale chociażby Zwiadowcy na przykład, to jest taka seria, niekoniecznie jakoś bardzo wartościowa, ale ona pokazuje pewne wartości męskie, rycerskie, tak? I takich rzeczy jest sporo. Więc po pierwsze pytanie, kim my jesteśmy, jakimi mężczyznami, jako ojcowie i jakie co do naszych synów trafia, tak? Jakie filmy, jakie lektury, jeżeli trafiają rzeczy, które tą męskość budują w sposób poprawny, bo wiadomo, że męskość nie polega, przecież to jest absurdalne, mówimy, że męskość to znaczy macho, tak, że to jest wzór mężczyzny. Bo wzorem, trzeba pamiętać, wzorem mężczyzny w naszej kulturze jest rycerz, tak, rycerz, który się opiekował kobietami, który kobiety darzył szczególnymi względami, tak, mówienie, że taki model to jest przeciwko, to w ogóle mówienie, że mężczyźni są przeciwko kobietom, prawda? To jest, proszę zauważyć, bo ja nie chcę za bardzo w to wchodzić, ale ewidentne jest, że walkę klas kiedyś próbuje się zastąpić walką płci. No, budowanie czego w ogóle społeczeństwa na walce jest czymś absurdalnym, no bo powiedzmy, co z tego, że kobiety wygrają, tak? To co się teraz dzieje, tak? Czy nawet jeśli to jest nie, walka ras w Stanach Zjednoczonych, tak? No, najpierw tłamszono Murzynów, ale co z tego, że jeśli teraz się daje przywileje, jest też duża dyskusja, co z tego, że w cudzysłowie Murzyni czy inne rasy wygrają, tak? Przecież to nie jest z korzyścią, przecież nie to chodzi, żeby wygrać i zdominować drugą stronę, tylko żeby współżyć według tego, w zgodzie z tym, kim jesteśmy. Ale oczywiście ten temat tych wzorców jest trudny. Tylko mówię, tym bardziej on w szkole na przykład, dobrze, może ten rodzic jest troszeczkę, jeśli jest zupełnie zagubiony, to do nas nie trafi, ale na przykład ma okazję być w ciągu szkoły dwa razy w roku na wycieczkach ojców i synów, gdzie widzi, ma kontakt z innymi ojcami, tak? Ten syn ma samych nauczycieli mężczyzn, tak? Także to jest właśnie wiele kontaktów takich, które pomagają ten poprawnie ten wzorzec męskości sobie ukształtować.
Jeszcze takie trzy krótkie punkty. Pierwszy punkt, taka odpowiedź a propos kosmetologii, to na przykład moja żona w takiej firmy kosmetycznej pracuje i co chwila mówi mi o jakichś kursach, szkoleniach i większych prowadzą mężczyźni. A nawet całą markę kosmetyków wymyślił gościu kosmetologię i łącznie z malowaniem i wszystkim. Ale to tak a propos dygresji. Natomiast dwie rzeczy, które mnie tak zastanawiają z punktu widzenia posłania syna do szkoły i dziewczyny do żeńskiej szkoły. To pamiętam z czasów liceum, akurat to była szkoła prywatna, gdzie miałem moment konfliktu z chłopakami, dosyć tam spory. I pamiętam, że wtedy takim dużym wsparciem, żeby chodził do szkoły, właśnie były dziewczyny. Gdzieś tam, może to wynikało z tego, wydaje mi się, że gdzieś tam się szybciej rozwinąłem niż ci chłopcy, którzy gdzieś tam mieli jakieś inne pomysły na życie, a ja trochę inne. A rozumiało to te koleżanki. Pamiętam do tej pory, że tam właśnie taki moment trudny gdzieś tam w drugiej klasie, chyba w liceum było, to pamiętam, że właśnie wsparcie było, tutaj były dziewczyny. I trzeci taki punkt, to jak prowadziłem ostatnią stopniówkę w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym i posadzono nas, mniej kolega posadzono z rodzicami, nauczycielami, to zadałem takie proste pytanie w stoliku 10-osobowym nauczycieli z różnych branż, bo tam też szkoła rusza jakby męska i żeńska. Co myślą, co jest lepsze? Byli nauczycieli różnie pokoleniowo, różnie wiekowo i powiedzieli, że nawet byli w takich szkołach, uczęszczali i żadna z tych 10 osób nie powiedziała, trochę powiedzieć, co jest lepsze. Czyli jakby są nauczycielami, praktykami i dawali plusy i minusy, tak? I jak gdyby to mnie tak dziwiło, że jakby ludzie, którzy uczą, ktoś to jest praktykiem, bo jeszcze ktoś tam się odezwał, taki człowiek, który mówi, że taką szkołę kończył, mówi, nie są w stanie powiedzieć tak albo nie. Tak? I to tak mnie zdziwiło, że ktoś to jakby siedzi w tym wszystkim, tak nie potrafi się określić. Tak, jeśli chodzi o pierwszą sprawę, to oczywiście takie momenty się zdarzają. I ja na przykład miałem przez całe życie świetne kontakty z kobietami, się świetnie dogadywałem. Z dziewczynami w każdej szkole. Miałem też, akurat nie było tak, że bardziej z dziewczynami, ale na pewno wśród chłopaków miałem najlepsze kontakty z dziewczynami. Nie miałem żadnego problemu, więc ja to absolutnie rozumiem. To, co jest pewną odpowiedzią, to, że dzięki temu, że klasy są dość duże i są sami chłopcy, szansa, że chłopiec odnajdzie dla siebie grono męskie, jemu odpowiadające, jest bardzo duża. To jest właśnie różnica, bo kiedy na przykład do nas przychodzi chłopiec i pytam się, no ile was jest w klasie? No 12, a chłopców 4. To w tym momencie, kiedy on ma 3 kolegów, no to i mówi z tego 2 stukniętych, no i z ledwością, to jest jego słowa, tak? Z jednym się z ledwością dogaduje. Więc to spektrum możliwości, to jest z tego powodu dokładnie, między innymi są duże klasy do 25 uczniów i naprawdę obserwujemy, że to jest dobrze, to działa. Właśnie dlatego, że nie ma takich sytuacji, że chłopiec jest zmuszony do tego, żeby się opowiedzieć za jakąś grupę. Bo w większej klasie tych grup jest więcej i każdy jakoś swoje miejsce odnajduje. No to faktycznie było tak, że było 12 osób w klasie, a 6 czy tam 7 chłopaków, więc tak. Faktycznie dużego wyboru nie było. A jeżeli chodzi o drugie pytanie, to oczywiście jak często też to słyszę, odpowiedź jest taka. Doświadczenia, po pierwsze tak, doświadczenia tego typu szkół w innych krajach są takie, które trwają długo i na jeśli byśmy mierzyli, ogólnie nawet w Hiszpanii też robiono takie badania ogólnie takiego pojętego sukcesu życiowego tych ludzi, czy oni zakładają rodzinę, czy mają dobrą pracę i tak dalej. Więc oni wypadają bardzo dobrze, absolwenci tych szkół. Natomiast jeśli chodzi, i wielu z nich posyła dzieci swoje potem do tych samych szkół, tak? Jeżeli chodzi o doświadczenia innych szkół, no to kłopot jest z porównywaniem taki, że w Polsce takich szkół po prostu nie było. Znaczy, były szkoły dla chłopców, czy szkoły męskie, jak je nazywano, ale tam nie było, bo ja znam też te pomysły na te szkoły, tam nie było specjalnie pomysłu na szkoły dla chłopców, tak? Często były to szkoły de facto męskie, bo na przykład, ja mam też znajomych, którzy skończyli na przykład technika, takie techniczne, typu samochodowe czy elektroniczne, tak? To były szkoły de facto męskie. Oni były zadeklarowane jako męskie, ale no w samochodowym to nie wyczuła jakaś dziewczyna. W elektronicznym może była, tak? Oni akurat tych, których ja znam, to dobrze te szkoły wspominają. Natomiast trudno powiedzieć, że tam był pomysł na szkołę dla chłopców, tak? Tam był pomysł na po prostu na szkołę, do której szkodzą chłopcy, ale też nawet szkoły, które ja słyszałem zadeklarowane, że niektóre szkoły katolickie. Jak trochę rozmawiałem z ich absolwentami, to też nie było tak, że one były w taki sposób zorganizowane,
żeby, zresztą część z nich upadła, tak? Że one były w taki sposób zorganizowane, żeby naprawdę odpowiadać na potrzeby chłopców. One, wydaje mi się, były jednak, bo wielu z nich tak było, te szkoły między innymi katolickie, były po prostu pewną kontynuacją szkół dawnych i nie zawsze te dawne modele się sprawdzały. Tak jak mówię, no ja, taka bardzo znana szkoła w Warszawie, świętego Augustyna, ona to była szkoła katolicka bez związków z zakonem, no ale ona upadła i to dość dawno, tak? Więc moim zdaniem jest kwestia pomysłu. To znaczy, zgadzam się, samo oddzielenie chłopaków od dziewczyn nie powoduje, że szkoła się staje lepsza, tak? Trzeba to zrobić i mieć z pomysłem. To znaczy, co z tymi chłopakami? Tak. Co z tymi chłopakami zrobić i dlaczego my to robimy? Jeżeli ktoś po prostu oddzieli, to nie wiem, czy będzie lepiej. Jeszcze mam pytanie właśnie, jak w modelu właśnie Sternika pomaga się chłopakom, którzy są nietypami zwycięzcy, tak? Mm-hmm. Po prostu, żeby nie poczuli się też właśnie tacy odrzucani przez grupę, bo nie są najlepsi w piłce i żeby nie czuli się ciągle jako druga kategoria, którzy ciągle muszą być tym tłem. Tak? To jest duże wyzwanie rzeczywiście, bo ja na przykład jeden z moich synów jest w takiej sytuacji, że a starszy właściwie był przez dłuższy czas. Rzeczywiście chłopcy mocno rywalizują, a z drugiej strony bardzo potrzebują grupy. Znaczy chłopiec bardzo źle, zresztą no, akurat tutaj do dziewczynki tak samo. W tym wieku nikt, a bardzo mało dzieci jest w stanie funkcjonować w izolacji, tak? Więc oni w związku z tym są w stanie zrobić dużo, żeby być przez grupę zaakceptowanym, nawet jeżeli to się z jakimiś ich wartościami momentami nie zgadza. Więc taka sytuacja, że chłopiec nie jest akceptowany na przykład, czy nie ma sukcesów, tak? Bo w różnych dziedzinach jest słaby, jest dla niego bardzo trudna. To, co staramy się robić, to po pierwsze stwarzać im bardzo różne możliwości funkcjonowania. Na przykład się okazuje często właśnie w tych przedmiotach, które często w szkołach są traktowane trochę jak przedmioty takie piąte koło wozu i niepotrzebne, na przykład przedmioty artystyczne. Czy techniczne, tak? No technika bardzo często to, no jeżeli, no nie chcę być okrutny, tak, ale naprawdę nie wiem, czy wiecie, że można mieć uprawnienia uczenia muzyki, nie umiejąc tylko grać na niczym, ale śpiewać. Żeby być nauczycielem muzyki, nie trzeba umieć śpiewać, nie trzeba mieć słuchu. I żeby być nauczycielem plastyki, nie trzeba umieć rysować. To nie jest zweryfikowane. Trzeba umieć realizować program. Więc może być tak, i co wiem, to jest jeden z elementów szkół też akurat dla chłopców, że na przykład na zajęciach artystycznych chłopcy, bardzo trudno jest nakłonić chłopców do pracy, dlatego oni, bo oni mają bardzo silnie w głowie to właśnie, jak wypadną w oczach dziewczyn i co więcej, i śpiewanie i rysowanie jest postrzegane jako niemęskie. Więc jeśli nie mamy świetnego nauczyciela od tego przedmiotu, to jedyny pomysł to jest po prostu realizować program, to znaczy mówić im o kolejnych artystach, pokazywać im zdjęcia i puszczać kawałki muzyki. Kiedy są chłopcy sami, zupełnie nie ma tego problemu. U nas w szkole nauczyciel mówi, wyjmujemy flety i 20 chłopaków, wszyscy gramy na flecie. Chociaż przypuszczam, że kazać im grać na flecie było po prostu wszystko robić, żeby tego nie robić. Tak? I na przykład zdarza się, i dość często, nie chcę powiedzieć, że na każdą taką sytuację mamy pomysł, ale dość często się zdarza, że chłopak się realizuje i ma swoje sukcesy, nie w tych przedmiotach typowo, powiedzmy, akademickich, tylko na przykład w przedmiotach artystycznych, tak? I on wprawdzie nie jest świetny, słabo czyta i nie radzi sobie z matematyką, ale na przykład chodzi do szkoły muzycznej i śpiewa w chórze szkolnym. Na przykład świetnie rysuje, tak? Na przykład jest pasjonatem, mieliśmy chłopca, mamy chłopca, który według naszej oceny takiej wewnętrznej ma zespół Aspergera, tylko że rodzice nam do tego się nie przyznają, między innymi dlatego, że tata naszym zdaniem też ma zespół Aspergera, bo mamy na tyle dużo tych chłopców, że jesteśmy w stanie to ocenić. Miał bardzo trudne przejścia w szkole, dlatego że te dzieci po prostu się zachowują momentami dziwnie i są niezrozumiałe dla otoczenia i zupełnie to się zmieniło w chwili, kiedy poszedł do kółka krótkofalarskiego i jest zapalonym krótkofalowcem, ma uprawnienia do nas, w ogóle przyjeżdżają z Polski ludzie oglądać nasze kółko krótkofalarskie, ponieważ to jest taka dziedzina, która w ogóle wymiera, tak? Dlatego że wszystkie to zostaje całkowicie wyparte właśnie przez technologie cyfrowe.
A u nas było między innymi takie seminarium na temat tego, jak to krótko w ogóle działa. Gdzie w Polsce nie ma tylu młodych ludzi, którzy są krótkofalowcami, tak? Moi synowie, u mnie na ogródku u nas wisi antena. Moi synowie mają w domu pożyczone radio, mają uprawnienia krótkofalowców i mają radio, którego używają takie prawdziwe, tak? Którego używam do komunikacji. Więc wydaje mi się, że to jest pomysł na to. Natomiast dodatkowym elementem jest to, żeby takich sytuacji było jak najmniej, to jest właśnie praca tutora, którego zadaniem między innymi jest wychwycić takie sytuacje, w których dziecko funkcjonuje w szkole źle. I na przykład to, co powiedziałem o tej edukacji spersonalizowanej, czyli całościowej. Dla nas, jeżeli uczeń funkcjonuje dydaktycznie dobrze i nie sprawia problemów, to nie jest jeszcze, to nie oznacza, że z nim nie pracujemy. Bo na przykład, jeżeli on się nie ma problemów, ale wiemy, że on się czuje źle w klasie, bo jest odrzucony, to pracujemy nad tym, żeby to zmienić, tak? Pomagamy czasami, prawie zawsze to jest tak, bo takich przypadków trochę jest, często one są, albo to są moje podopieczni, albo ze mną to jest konsultowane. Prawie zawsze takie dziecko, które jest odrzucone, samo się w jakimś stopniu do tego przyczynia, nieświadomie, tak? Swoimi zachowaniami. Często to są dzieci specyficznych zainteresowaniach, czasami tych, kiedy są odrzucone, też w sposób nieumiejętny próbują nawiązać kontakt z grupą, jeszcze bardziej to odrzucenie pogłębiają. Więc zadaniem tutora między innymi właśnie we współpracy z rodzicami jest to, żeby to przełamać, tak? Czyli znaleźć się dobrze, ale co, z kim się przyjaźnisz, jak to idzie, miałeś kłótnie, dlaczego tak się zdarzyło, tak? Czyli jak myślisz, co możesz zmienić. Nie twierdzę, że każdą z tych sytuacji da się poprawić. Natomiast pracujemy nad tym i to obserwujemy, tak? Jest, mamy realne narzędzie do tego, żeby te sytuacje dostrzec i nad nimi pracować. Ja mam pytanie, które jest też związane z tym, co Pan powiedział o wielkości klasy. A ja mam pytanie o początek Waszej szkoły. Czy to był duży początek? Jak szybko szkoła zdobyła popularność? I jak szybko właśnie udało się stworzyć takie klasy, które właśnie, bo to jest jakby nasza tutaj taka troska, żeby właśnie na tyle duża grupa, żeby różne osobowości chłopieńce mogły się w tej większej grupie, miały większy wybór po prostu. Więc pytanie, jak wygląda początek i jak wygląda rozwój? Warszawa trochę jest nietypowa, bo jak Państwu tutaj mówiłem, jest wiele miast, gdzie te szkoły ruszyły. W Warszawie było to względnie dużo dzieci, ale dużo to znaczy w pierwszych klasach, które powstały, było, nie wiem, czy gdziekolwiek było więcej niż 10 dzieci, tak? Moja córka chodziła do klasy, gdzie w ostatniej chwili się ważyło, czy ta klasa powstanie, bo ich było 5. I skończyło szkołę 5 dziewczyn, tak? Ono przybyło ich w ciągu szkoły i ubyło na końcu przy gimnazjum, ona skończyła w 5-osobowej klasie. Więc ja jestem zwolennikiem dużych klas, ale jeżeli miałbym wybierać małą klasę w szkole dla chłopców i dużą klasę mieszaną, to oczywiście bym wybrał małą klasę w szkole dla chłopców, dlatego że to jest tylko jeden z elementów, ale jednak cała masa rzeczy, o których mówiłem innej, są tego niezależne, tak? To, że mają nauczycieli, to, że mogą rozwijać pasje różne, bardziej chłopięce, to, że jest sport. No i mówię, od strony praktycznej po prostu nie da się tego inaczej. No, w przypadku ekstremalnym to są szkoły i przedszkola, które zaczynały się od piątki dzieci. Wszystkie dzieci były dziećmi założycieli. I one, no jeszcze na razie żadne przedszkole się w Polsce tego typu nie zwinęło, tak? Wszystkie one szybciej czy wolniej się rozwijają. Natomiast niektóre klasy do dzisiaj są, mój syn chodzi do klasy, pierwszy gimnazjum w tej chwili, jeden z moich synów, która ma 18 chłopaków, 17, i jest w naszej skali dość mała i postrzegamy, że stosunkowo trudna, tak? Klasy, nie zawsze tak jest, ale akurat no, większość klas większych funkcjonuje lepiej niż te małe, tak? To między innymi wynika z tego też, że jeżeli w małej klasie jest chłopiec, to też trochę inaczej się zarządza szkołą małą, bo na przykład, jeżeli w małej klasie jest chłopiec stwarzający bardzo duże problemy, to prawdopodobnie niestety się trzeba z nim rozstać wcześniej niż w klasie dużej, tak? Bo właśnie to jest ta różnica, że w małej klasie dziecko z problemami bardziej rzutuje na grupę niż w klasie dużej, tak? I dlatego ja też czasami, jak jestem w innych szkołach i mnie pytają, no, pytam, czy się zdano rozstać czy nie, no to ja mówię, na tym etapie tak,
powinniśmy się rozstać. A my na przykład dzieci, które my, bo no, rozstaliśmy się delikatnie mówiąc, bo szkoła nie może, nie ma dobrej szkoły, która się nie rozstanie z rodzinami i z dziećmi, tak? Bo po prostu musi być, pewne są sytuacje, które są nie do powodzenia. I my ewidentnie rozstaliśmy się z rodzinami na początku szkoły, w których dzisiaj nie mielibyśmy żadnego problemu. Tak? Dzieci, nie wiem, 7 lat temu absolutnie nie dalibyśmy rady z dziećmi z zespołem Aspergera, to nie ma szans. A w tej chwili ci chłopcy wyrastają, mam jednego, który jest w pierwsze liceum, on ma swoje trudności, ale w sensie społecznym to nigdy nie powiedział, że on miał w ogóle jakiekolwiek, że ma jakiekolwiek problemy. To był chłopak, którego ja poznałem w 4 klasie i on, ja wchodził na lekcję i on wchodził za szafę i jak był dzwonek na koniec lekcji, wychodził za szafę. I my byliśmy w szoku i on na chłopak mówi, nie, to proszę nie przejmować, on tak ma. Tak, on tak funkcjonował, tak? Przepraszam, jak dzikus, naprawdę. Znaczy, na pierwszy rzut oka było widać, że on jest no, dysfunkcyjny głęboko. W tej chwili on funkcjonuje zupełnie normalnie. Chłopak, który jest zespołem absolutnie zdiagnozowany i prawidłowo, bo zespół Aspergera to jest osobne trochę zagadnienie, trochę bywa naciągane. Absolutnie on ma zespół Aspergera, był bardzo agresywny, miał duże problemy. W tej chwili jest w drugiej klasie gimnazjum i już bardzo, trzeba się bardzo przyjrzeć jego zachowaniu. Dziwne odzywki ma, ale w sensie pracy na lekcji normalnie funkcjonuje, normalnie się odzywa, ma sensowne wypowiedzi. Także da się to osiągnąć i mówię, no, wcześniej prawdopodobnie, dlatego też trochę inaczej się zarządza małą szkołą na pewno. Natomiast no, ja jestem przekonany, że mimo wszystko przeważają zalety, tak? Bo wiem też, znam też sporo szkół, właściwie we wszystkich szkołach w Polsce tego typu byłem. No i one wszędzie szkoły dla chłopców są szkołami dla chłopców, to znaczy niektóre z nich robią zresztą ciekawsze rzeczy, mają więcej pomysłów niż my. Jest szkoła w Gdańsku, która robi takie rzeczy z robotami, z techniką, nie rozbierają motorowerów, ale robią inne niesamowite rzeczy, tak? Szkoła w Krakowie robi niesamowite rzeczy z kaligrafii. To są szkoły, no, też są nieliczne niektóre klasy i mają bardzo ciekawe pomysły na pracę z chłopakami.